Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii, w którym naszym gościem jest niezwykle lubiany przez państwa dr Artur Wujtowicz, teolog dogmatyk, ale nie tylko, oczywiście, to jest istny człowiek orkiestra, który na swoim kanale, do którego link znajdziecie pod spodem, porusza spektrum przeróżnych tematów, także takich, które się krzyżują z UFO historiami. Witaj Arturze. Witam się serdecznie Piotrze, witam wszystkich. Drodzy Państwo, 13 maja za pasem, a jak 13 maja to kolejna rocznica pierwszego objawienia Marii w Fatimie. To także święto Matki Boskiej Fatimskiej, upamiętniające tamte no, słynne wydarzenia w Portugalii, wokół których, co tu dużo mówić, krąży mnóstwo kontrowersji, tajemnic, ale też niedopowiedzeń. O ile przez lata, całe wręcz dekady, wielu ludzi się pasjonowało fatimskimi sekretami. To dzisiaj popularniejsze są pogłoski, iż w Fatimie doszło do kontaktu z UFO, a słynny cud słońca był tak naprawdę manifestacją ogromnego obiektu latającego. A może było inaczej, do czego ja się przychylam, że Fatima to nie było wcale bliskie spotkanie z UFO, a tak naprawdę próba kontaktu z inteligencją przebywającą z innej rzeczywistości, która próbowała przekazać ludzkości jakiś komunikat, Tyle, że nie mogła tego zrobić wprost, nie mogła tego zrobić werbalnie. Zanim przejdziemy do rzeczy, to tradycyjnie w opisie audycji znajdziecie informacje o możliwościach wsparcia kanału, jest tam także adres kontaktowy. Przypominam, że możecie dyskutować również o tym i innych tematach na naszej społeczności na serwerze UFO Historii na Discordzie. Poniżej w opisie jest także link oczywiście do kanału naszego gościa. Arturze, dlaczego Fatima jest tak ważna dla katolików, pomimo tego, że zawiera wyraźnie kontrowersyjne elementy? Dlaczego Kościół postawił wyraźnie na to objawienie? Kto jest jego, albo kto był jego głównym promotorem? I jak magisterium Kościoła tłumaczy te niejasności i pytania związane z tym, co się wydarzyło w roku 1917 w Portugalii? To prawda, to prawda to, co zaznaczyłem, że Kościół, mam wrażenie, postawił chyba najbardziej na Fatimę, czego już na pewno nie udało się zrobić, jeśli chodzi o kwestie związane z Medjugorje. Natomiast prawdą jest również to, że fatimskie sanktuarium odwiedzają co roku naprawdę jakieś dziesiątki tysięcy pielgrzymów, żeby było ciekawe, i dużą część z nich stanowią w ogóle Polacy. I pytasz mnie o promotora. Prawda jest taka, że kult Matki Boskiej, tamtejszy kult Matki Boskiej, rozpropagował na pewno Jan Paweł II, papież Polak, który obrażał Matkę Boską szczególną czcią, wierząc, że w ogóle dzięki jej wstawiennictwu przeżył zamach, który oczywiście również miał miejsce 13 maja. Tyle tylko, że 1981. Roku, czyli ten zamach miał miejsce w 64. rocznicę tych pierwszych objawień w Fatimie. Co ciekawe, na przykład sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej znajduje się na Krzeptówkach w Zakopanym i prowadzą je palotyni. Tam też ten kult był bardzo wśród górali rozpowszechniany, szczerze mówiąc. I pytając o propagatora, to właśnie tutaj trzeba by powiedzieć, dlaczego jest tak ważne? Mi się wydaje, wiesz co, Piotr, że to jest tak, że albo istnieje pewna możliwość przeforsowania czegoś, albo nie. I tutaj w tym przypadku Jan Paweł II był takim autorytetem i miał taką siłę przeforsowywania pewnych kwestii, że to przeforsował i to bardzo, bardzo propagował. Zwłaszcza jeżeli jeszcze mógł to powiązać właśnie z tym zamachem na swoje życie, prawda? Tak, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast Fatima jest prawdopodobnie najbardziej znanym objawieniem na północnej półkuli. Nie da się ukryć, że to, co znamy dzisiaj pod nazwą Objawienie Fatimskie, jest jednak tak naprawdę konstrukcją, takim scenariuszem ułożonym przez duchownych, przez kler na podstawie oryginalnych relacji przekazywanych przez wizjonerów, a także przez Ucję dos Santos, siostrę Ucję. To, co my nazywamy Fatimą jako historią, jako zjawiskiem, składa się z dwóch części: z tego oryginalnego objawienia oraz tej całej historii późniejszej, w tym m.in. objawień z Pontevedra, które w późniejszym okresie miała siostra Łucja. Ona wstąpiła do zakonu, potem doznawała kolejnych objawień, i tutaj ta cała historia nam się trochę rozwarstwia. O tym jeszcze za chwilę. Myślę ogólnie, że w toku istnienia kanału, ponieważ dzisiaj mamy. Ograniczony czas z Arturem będziemy odsłaniali kolejne scenariusze tego, jak to naprawdę z Fatimą było i jakich manipulacji się dopuszczono w tworzeniu tej narracji. Ja natomiast w swoich programach na temat Fatimy, a dzisiaj jest pierwszy, będę się opierał na tym, co napisali o tym profesor Joachim Fernandez i dr Fina Dermada, którzy przeanalizowali oryginalne dokumenty na temat relacji wizjonerów z 1917 roku. No i wynika z tego powiem ci rzecz dość niepokojąca, wskazująca jak wielu przekłamań dokonano. No pierwszy z brzegu przykład to sekret fatimski, który tak naprawdę rozrósł się do trzech części, ale trzeba też powiedzieć ważną rzecz, bo oczywiście Kościół napisał Fatimę na nowo, ale tak naprawdę duchowni, którzy wtedy na miejscu się zjawili to wcale nie patrzyli na sprawę bezkrytycznie. Oni się przyglądali bacznie temu, co się tam dzieje, łącznie z analizą tych wszystkich anomalii. Ale wiesz co, jednym z największych sekretów objawienia w Fatimie, sekretów, które nie są powszechnie znane, jest to, że ono zostało zapowiedziane. I to nie zostało zapowiedziane wcale mistykom katolickim, tylko spirytystom. Okazuje się, że spirytyści ekstrasensi otrzymali z tak zwanego zaświatu dziwny przekaz. W sumie były to dwie grupy spirytystów z Lizbony i z Porto, które otrzymały sygnał, no nie wiem, z tajemniczego źródła, a następnie co ciekawe umieściły anonsy na ten temat w największych gazetach, w największych dziennikach w Portugalii, m.in. w Diario de Noticias i w Liberdade. Pierwsza notka, co ciekawe, zawierająca informację o tym, że coś się stanie 13 maja 1917 roku, ukazała się już 10 marca. Czyli, wiesz, spirytyści, media otrzymują przekaz, że coś się, coś się wydarzy. Czy ten okultystyczny ślad w ogóle jest brany pod uwagę przez Kościół? Czy ty o tym słyszałeś? Czy on nie przekreśla Fatimy? Jako objawienia związanego z siłami innymi niż niebiańskie. To znaczy, ja powiem Ci tak. Wiesz, o tych spirytystach akurat słyszę pierwszy raz. Natomiast całe te problemy i kontrowersje wokół Fatimy mam wrażenie, że pojawiły się tak na grubo, dopiero mniej więcej w 2000 roku. Dlaczego? Do, dlatego, że wtedy ksiądz Dolindżar i Benedykt e, sobie rozmawiali. I tak samo, między innymi, troszeczkę wcześniej, i ten dokument został w ogóle opublikowany z tą tajemnicą, prawda? I tutaj zaczęły się pewne takie kwestie związane z tymi kontrowersjami. Tak samo, między innymi, zadawano bardzo często pytanie, między innymi, kardynał Ottawiani w 1960 roku, bo to jest bardzo taki charakterystyczny rok dla tych objawień. On rozmawiał sobie z siostrą Lucją swojego czasu, i rzecz polegała na tym, że dlaczego. Nie mogło być to te tajemnice przecież opublikowane wcześniej, bo bardzo często pojawiał się taki właśnie wątek, że trójka pastuszków dostała te objawienia, no ale to nie zostało jakoś opublikowane, oni przekazali. Ale magiczny był ten rok 1960. Rzekomo wtedy siostra Łucja powiedziała też coś takiego, że to jest tak, że ogólnie wcześniej, przed tym rokiem, to. Tak tajemnice, nazwijmy to, nie byłyby w jakimś stopniu zrozumiałe. Jak Kościół się do tych rzeczy w ogóle odnosi? Ja powiem Ci bardzo prosto jedną rzecz. Robiono pewne zarzuty dotyczące tego, że dlaczego na przykład Kościół nie odnosił się, albo nie mówił wszystkiego przykładowo, co było zawarte, bo też były takie kwestie, że nie mówił wszystkiego, co było zawarte w tych dokumentach. Po prostu nie wziął, nie odtajnił tych listów, które były od siostry Łucji, tylko gdzieś tam po kawałku mówił. Tak jakby miał coś, szczerze mówiąc, do ukrycia, prawda? No, ogólnie Benedyk XVI, między innymi, też e, powiedział coś takiego, bo między innymi on przeczytał tą trzecią część, nieby Tajemnicy Patymskiej w 1984 roku i stwierdził, że ona nie dodawała praktycznie nic nowego i po co nie publikowano tego? Magisterium Kościoła stwierdziło, że nie publikowano, dlatego żeby nie robić zbędnych sensacji. Bo te pozostałe rzeczy, które nie zostały opublikowane, niczym nie, od, nie różniły się w jakimś tam takim poważnym stopniu, załóżmy od kwestii, które już zostały opublikowane. Czy to, że ktoś wcześniej wiedział, że ktoś wcześniej wiedział, nie bierze, nie przekreśla, załóżmy tego tych kwestii niebiańskich, tak to nazwiemy, jak to nazwałeś? W mojej ocenie to nie do końca tak jest, bo wiesz co? Mi, mi się kojarzy taki mem, który kiedyś zobaczyłem na Facebooku, że siedzi bardzo bogaty człowiek przed taką staruszką i on mówi do tej staruszki: Patrz, ty całe życie się modlisz, nie? I całe życie wierzysz, a ty w sumie siedzisz teraz na wózku. Ja w ogóle się nie modlę i mam to wszystko naprawdę gdzieś, a zobacz, opływam w bogactwa i w pieniądze. Powiedz mi, dlaczego tak jest, nie? I ta staruszka mówi do niego w ten sposób: No widzisz, czasami po prostu. Diabeł obdarza człowieka wszystkim, co najlepsze, tylko i wyłącznie po to, żeby on w potrzebie nie zwrócił się do Boga. I tutaj jest ta sama sytuacja, widzisz, że jakieś ruchy spirytystyczne, załóżmy o pewnych rzeczach, wiedziały. Pytanie, kąd wiedziały? Pytanie, w jaki sposób to zostało, załóżmy, ujawnione im, prawda? To ja nie ukrywam, że, że Fatima kryje, kryje wiele tajemnic, szczerze mówiąc. W jaki sposób to zostało ujawnione, to już ci mówię. Nawet na dwa dni przed objawieniem w Kowada-Iria, czyli w tej dolince, gdzie doszło do tych najciekawszych wydarzeń dolince koło Fatimy, pojawia się ogłoszenie w prasie, że dojdzie do czegoś wielkiego tego trzynastego. Wiadomo, że jedną z osób, która otrzymała przekaz, było medium o nazwisku Calderon konkretnie Carlos Calderon. A istota, która mu te informacje przekazywała, że coś się stanie, podpisywała się, bo to było przekazywane pismem automatycznym. Ona się przedstawiała, podpisywała się jako gwiazda zaranna, Stella Matutina. Wiesz, to jest dziwne, że grupa spirytystów odbiera przekaz, a potem Ciach mamy objawienie, którego świadkami jest trójka pastuszków. No, nie wygląda to tak jednak, żeby ci spirytyści jakoś motywowali wizjonerów z Fatimi, że to by, że to by był jakiś spisek. Pierwsze też nie jest wykluczone, że informacje, że załóżmy te objawienia nastąpią, nie tylko ta trójka pastuszko otrzymała. Przecież tych świadków było więcej, tak? No tak, ogólnie rzecz biorąc, to wizjonerów formalnych to było czworo. Bo była jeszcze ta czwarta Karolina Careira, która widziała między innymi aniołka, który rzekomo miał się tam kręcić koło tego świętego dębu, świętego nieświętego. Ale wiesz, to jest interesujące i niepokojące, jednak, bo zobacz, że jakiś sygnał od nie wiem, paranormalnej siły, sygnał o naturze paranormalnej został wygenerowany w przestrzeń, w tak zwany astral, no i tam został odebrany przez kogoś, kogoś innego niż, niż wizjonerzy. Stąd taka hipoteza, którą moim zdaniem warto postawić na samym początku, że jakieś istoty z innej rzeczywistości, e, wiedząc, co czeka ludzkość, w XX wieku, że idzie druga wojna, że idzie era atomowa, one postanawiają działać. Robią to oczywiście za pośrednictwem różnych metod, nie tylko Fatimy, ale też wielu innych objawień. Chcą ostrzegać, ale nie mogą przesłać słów, tylko informacje. One pochodzą z innego wymiaru, na przykład. Mhm. Nie mogą się z nami porozumiewać werbalnie, ale wiedzą, że mogą skomunikować się z niektórymi jednostkami. Które co prawda uznają, że było to zdarzenie natury religijnej, ale przekaz otrzymają i przekaz pójdzie w świat. To jest bardzo ciekawe. Szczególnie, kiedy się spojrzy na zdarzenia inne niż Fatima, a które się opierają o ten sam scenariusz. Zresztą nawet w Polsce mieliśmy takie incydenty. Nie mówię o G. Trwałdzie, tylko o objawieniach się Ale to może innym razem sobie. Ja wejdę ci tylko w słowo, tylko widzisz. Też bardzo często te objawienia były troszeczkę nadinterpretowane, bo między innymi były wywiady, zarówno z Benedyktem XVI, między innymi bardzo ciekawy wywiad z 11 listopada 1984 roku. W tym wywiadzie Benedykt XVI, między innymi on określał właśnie e, rzeczy, które dotyczyły w tym objawieniu e, tej pierwszej i drugiej wojny światowej, natomiast wywiady, które przeprowadzano z biskupem Fatimy. Były też ciekawe, dlatego że tam on stwierdził, że w tych objawieniach nie było w ogóle ani słowa na temat kwestii związanych z bombą atomową albo z wybuchami atomowymi. Bardziej chodziło w tych przesłaniach, które były w Fatimie, że następuje, tak to powiem brutalnie, degrengolada w wierze, a zwłaszcza jeśli chodzi o hierarchię kościelną i jeśli chodzi o, nazwijmy to, upadek moralny Kościoła, prawda? i że to jest to, co najgorsze ma nastąpić. Natomiast biskup Fatimy przykładowo z tego, co się orientuje, mówił przy, przykładowo odnośnie tego upadku moralnego, ta trzecia część najwięcej mówiła, natomiast biskup Fatimy mówił, że tam akurat w tych objawieniach, z tego co ja się doczytałem, nie było zbytnio jakichś takich konkretnych wskazówek na temat wojny atomowej. Bardzo często ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o Fatimę i te objawienia Mo, może poprzez ten fakt zresztą, że one nie zostały dopowiedziane, nie zostały w pełni odtajnione, nie zostało wszystko pokazane, tam się pojawia wiele nadinterpretacji, a jeszcze co gor, gorliwsi, jak najbardziej biorą, podciągają to pod apokalipsę albo pod coś z tego typu. Niewątpliwie też masz rację, że oczywiście jakieś siły z innego wymiaru, z innego świata pewne rzeczy przykładowo były w stanie przekazać, czy powiedzieć, tak? Tutaj możemy sobie, wiesz, dywagować, czy te siły, które przekazały te pewne informacje temu medium, one pochodziły ze świata, załóżmy w cudzysłowie, tak powiem, tego dobrego, czy tego złego, bo pewne rzeczy również, no, my już na tematy związane z egzorcyzmami rozmawialiśmy i też złe duchy przykładowo również Pewne rzeczy związane z przyszłością wiedzą, widzą, co się dzieje, tak? Bo to wystarczy mieć umysł analityczno-syntetyczny, żeby wiedzieć, w jakim kierunku pewne rzeczy zmierzają. Tak, tutaj nie chodziło mi o to, że tam wiesz, była podana w treści wojna atomowa, tylko chodziło mi o to, że był przekaz bardzo konkretny, który się zbiega z przekazem religijnym, że ludzie się muszą po prostu opanować. A, ale to zostało wszystko rozczytane przez interpretację czysto katolicką. Natomiast jeżeli chodzi o Kler, to powiem Ci. No, oni sobie to słabo wzięli do serca w takim razie bardzo te ostrzeżenia siostry Lucy, Bo trzeci sekret Fatimski przeleżał ponoć dobrych kilkanaście lat w Portugalii, zanim trafił do Watykanu. Także tak naprawdę tajemnicami fatimskimi się w ogóle nie interesowano za bardzo. I na samym początku, kiedy one wypłynęły, kiedy wypłynęły jako sekret A jeden. Bo potem się zrobiły trzy. No to zapytano tej Jacenty, co to za sekret. To ona nie chciała mówić, ale powiedziała tylko, że jeżeli ludzie by się dowiedzieli, to byliby bardzo, bardzo smutni. Ale wiesz co tak, no. Wiemy, kim są bohaterowie. My dzisiaj wam nie będziemy streszczać tego, jak Fatima przybiegała. to będzie tematem oddzielnych audycji. Natomiast główną bohaterką bez wątpienia była Lucja. Lucja, do Ucja Dos Santos, znana potem jako siostra Ucja. To jest postać, która budzi mnóstwo kontrowersji, bo no, na samym początku kwestionowano jej prawdomówność, ale są też takie daleko idące teorie, że na przykład prawdziwa siostra Ucja została w pewnym momencie zastąpiona dublerką. Słyszałeś o takich koncepcjach? No tak, tak. Tyle tylko, że powiem Ci jedną rzecz, że w ogóle. Niektórzy twierdzą, że wydaje się dosyć podejrzane, że ta teoria o dwóch siostrach włócznik nigdy nie pojawiła się praktycznie aż do lat 60., a dopiero pojawiła się 60 lat po fakcie i całkiem wygodnie została ona była bardzo często promowana, zwłaszcza przez organizację sedevakantystów, czyli sedevakantyści, to ci, co odrzucają prawowitość obecnego papieża Franciszka, czy Jana Pawła II czy w sumie Benedykta XVI. no i w zasadzie sedewakantyści powstali, oni odrzucali wszystkich papierzy po 1958 roku, czyli ci, którzy poparli ich zdaniem herezję Soboru Watykańskiego II, bo Kościół Katolicki uznaje Sobor Watykański II, sedewakantyści akurat nie, no i ten można by powiedzieć, że zarzut ten jest takim podręcznikowym przykładem takiego błędu logicznego, który często można nazywać go błędem genetycznym, bo ten błąd genetyczny to taki błąd, w którym argumenty albo informacje są odrzucane albo są weryfikowane wyłącznie na podstawie źródła ich pochodzenia, a nie ich treści. Na przykład ateista może odrzucić chrześcijaństwo, mówiąc przykładowo, że wierzysz w Boga, ponieważ chcesz powstrzymać lepszych. I bardziej utalentowanych ludzi ideą jakiegoś, nie wiem, wszechmocnego Stwórcy, ale motywacja w ogóle danej osoby do wiary, czy tam do niewiary w Boga jest praktycznie logicznie nieistotna, dlatego czy Bóg faktycznie istnieje, czy Bóg też nie istnieje. No i podobnie jest, czy ktoś, kto wierzy, że właśnie taka przykładowo jakaś organizacja, czyli jakieś tam, nie wiem, biura Kościoła Katolickiego, były uzurpowane przez jego wrogów, i że sprawa może być wzmocniona przez jakieś takie odkrycie fałszywej siostry Łucji. To tak naprawdę nie ma to szczerze mówiąc nic wspólnego z takim, z jakąś niepodważalną siłą dowodów, czy naukowych, czy medycznych. Tutaj oczywiście były, były kwestie teorii. Niektórzy twierdzili, że jest to jakaś szalona tak naprawdę teoria spiskowa. Zresztą w ogóle w dzisiejszych czasach my bardzo często przyzwyczailiśmy się do wielu teorii spiskowych, które bardzo często były jakoś gdzieś tam ogólnie rzucane. Na czym się opierano? Że jest to kompletnie inna osoba, że ta siostra ucja została załóżmy jakoś tam, nazwijmy to, podmieniona, tak to powiedzmy. No, dr Peter Kojnowski, który jest założycielem i jednocześnie dyrektorem Sister Lucy Truth, czyli prawda o siostrze. Lucy. To jest taka organizacja, której jedynym praktycznie celem jest udowodnienie, że ta siostra Lucja, widząca z Fatimy, została zastąpiona przez jakąś inną kobietę w roku 1958. No, oni mają też fajną stronę internetową, można sobie wejść na tą stronę internetową Sister Lucy Truth i tam możemy stwierdzić, że oni rozpoczęli swoją działalność mniej więcej w 2017 roku. No i chcieli dotrzeć do tej prawdy, czy to była prawdziwa siostra Ucja, czy też ona została po tym 1958 roku podmieniona. Między innymi oni opierali się na czymś takim. Na raporcie z analizy twarzy Animetrix, że te twarze były inne, tak? Ciekawa sprawa jest taka, że Animetrix jest wiodący producentem zaawansowanych technologii właśnie między innymi rozpoznawania twarzy i to twarzy dla wojska a te programy są wykorzystywane dla wywiadu, dla jakichś Różnych organów ścigania. Między innymi opierali się też na raporcie rozpoznawania twarzy i probę. Laboratorium i probę jest na Uniwersytecie Stanowy Michigan i ono jest kierowane przez dr Arun Ross. To jest taki uznany lider w dziedzinie w ogóle biometrii. Między innymi te badania twarzy przeprowadzano również w sposób matematyczny. Przeprowadzał i tak na marginesie też jeden protetyk i potwierdzał trzy takie kluczowe ustalenia, które zostały dokonane przez chirurga plastycznego, jakiegoś specjalistę medycyny sądowej czy ekspertów twarzy, no i tak samo brano pod uwagę kwestie raportu chirurga jamy ustnej czy raport dentystyczny. No raport dentystyczny jest już bardzo ważny, ponieważ na bazie raportu dentystycznego bardzo często się sprawdza, czy to jest ta czaszka, czy to nie jest ta czaszka, nie? Wybrano pod uwagę również analizy grafologiczne, czy też raporty różnej maści kryminalistyczne. No, istnieje ta teoria na temat, że w sumie, szczerze mówiąc, siostra Ucja została nazwijmy to podmieniona, tak? Natomiast ja szczerze mówiąc, aż tak w ten temat nie wchodziłem. Na temat, na temat tego, czy ta osoba, która później znalazła się w tym klasztorze, bodajże Dorotanek, nie pamiętam, Dorotanki chyba to były w Hiszpanii, czy ta właśnie ogólnie osoba została podmiana, czy nie. Ciekawszą rzeczą jest to, że pozostaje bardzo duże pytanie na temat tego, czy siostra Łucja z Fatimy w ogóle zostanie ogłoszona błogosławioną, dlatego że złożono dokumentację w tej sprawie i istnieją postulatorzy na tej sprawy batyfikacyjnej siostry Łucji I tutaj tutaj właśnie pytanie jest, jak zachowa się w sumie dykasteria tych spraw kanonizacyjnych, m.in. kardynał Marcello Semeraro, prawda, który opiniuje to wszystko. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że do procesu batyfikacyjnego ogólnie potrzebne jest. Potwierdzenie, tak samo i do gratyfikacyjnego, jak i kanalizacyjnego potrzebne byłoby potwierdzenie albo konieczne zatwierdzenia cudu za stawieniem właśnie siostry Łuci. Pytanie ogólnie będzie, jak, to, jak ta sprawa dalej pójdzie. No tak, ale powiem Ci, że analizując historię siostry Łuci, to gdyby ją chcieli podmienić, to powinni to zrobić wcześniej. Dlatego, że jest mnóstwo kontrowersji. Ona jest w sumie jedynym świadkiem, który przeżył Hiszpankę. To ona słyszy i widzi Maryję, podczas gdy ten Franciszek, jej kuzyn, tylko widzi. Pojawiają się pogłoski, że łucja już wtedy, w roku 1917, ustawia no, mówi tym dzieciom, co mają robić, że nimi kręci, że jest prowodyrką jest nadzwyczaj aktywna, gadatliwa, wiele rzeczy przekazuje później albo potwierdza, to znaczy, wiesz, na przykład wierzy się, tak ogólnie, jeżeli mówimy o Fatimę, panuje takie przekonanie, przyjęte jest, że Hiacynta i Franciszek Marto wiedzieli, że umrą, że zostało im to zapowiedziane. W rzeczywistości jednak taką informację Łucja przekazuje dopiero po latach. Zresztą Powiedzmy sobie wprost, że ona przed tym nowicjatem u Dorotanek już po objawieniach otrzymuje kolejne wizje, to jest druga część fatimy, tak, tak, tak sobie to nazywam. Potem po latach w ogóle ona zmienia zakon, ale budzi ciągle kontrowersję tą swoją chęcią brylowania, pisaniem listów, na przykład do znanych osób, do polityków i próbą wywierania nacisków. Z podkreśleniem tego, że to ona widziała właśnie Matkę Boską, ona jest dysponentką jakichś tam sekretów. Mm. I to jest jeden z elementów Fatimy, który wzbudza we mnie zaniepokojenie, że ta, że ta Łucja, szczerze mówiąc, była osobą bardzo kontrowersyjną. No dobrze, ale po co oni by ją podmieniali, prawda? Do tego sobie może jeszcze kiedyś. Um... Jaki w ogóle sens miałby być w tym, nie? No tak, wiesz, jeżeli chcieli ją uciszyć, to by powiedzieli, że na przykład zmarła. By ją po prostu i tyle. Ale żeby było śmiesznie, to była taka sytuacja z siostrą Ucją, że ona była bardzo chora gdzieś w okresie II wojny światowej, ledwo się wywinęła. No i po co ją potem zastępować kimś innym, kiedy ona w zasadzie nie budzi już takich kontrowersji jak na przykład w okresie, jak w latach 30. Wiesz, ale po co ją podmieniać po wojnie, kiedy ona jest figurantką tak naprawdę. Nie wiem, no, jeszcze będziemy o tym dyskutować. Słuchaj, czy Kościół się ustosunkowuje jakoś do tych krążących od dekad sugestii, bo one krążą tak naprawdę, no powiedzmy sobie, na pewno od drugiej połowy XX wieku, że Fatima była w rzeczywistości serią spotkań z UFO. Przecież widziano tam dziwne latające obiekty. Jawnie kojarzone te obiekty z bliskimi sp spotkaniami. Z UFO. Czy Twoim zdaniem jako teologa z perspektywy XXI wieku i u progu dyskusji o kontakcie o disclosure, Fatima ona się broni jako objawienie, czyli wydarzenie cudowne, czy raczej mamy do czynienia z jakąś anomalią, która została zinterpretowana po prostu w duchu religijnym? Powiem ci bardzo prosto, czy Kościół stosunkowy się do jakoś, do, do, do tych właśnie sugestii, że ma była w rzeczywistości serią spotkań z UFO? No to najpierw trzeba by przedstawić jasną definicję UFO, żeby Kościół mógł się za to wziąć i dyskutować na ten temat, prawda? Bo mi powiem ci szczerze, bardziej się podoba, jeżeli ty tak na przykład przedstawiasz kwestię, że mówisz na przykład, że niekoniecznie mogło to być UFO, Ile mogły być to osoby z innej rzeczywistości, z innego zaświatów, tak to nazwijmy, nie? Przykładowo. Wtedy można powiedzieć, że tak, była to seria spotkań z innego świata. Natomiast trudno jest mówić na temat UFO, jeżeli mamy XXI wiek i do dnia dzisiejszego istnieje bardzo duży problem ze zdefiniowaniem, co to w ogóle jest UFO. Czy UFO to są statki latające i kosmici jacyś? Czy UFO to jest coś, co się dzieje, coś, co przekracza nasz umysł, przykładowo, tak? Czy jest to jakaś inteligencja potężna, czy są to jakieś zaświaty, czy jest to jakiś inny wymiar? Ja już hmm, kilka razy na naszych rozmowach podkreślałem, że Kościół dopiero jasno wypowiada się w momencie, kiedy zostanie podstawiony pod murem. Wcześniej, dopóki są różnej maści, dywagacje, to. Magisterium Kościoła nigdy nie zabiera jakichś tam y, konkretnych, nazwijmy to, odpowiedzi na te pytania, prawda? A raczej stara się omijać te tematy. Dopiero jak zostanie podstawiony pod ścianą, to wtedy po prostu ogólnie zabiera głos. Takie właśnie są te dywagacje, co by było, gdyby teraz nagle UFO przyleciało i jakby się zachował kościół i teraz kościół ma się brać, na przykład wypowiadać. No, jak przyleci, to pogadamy na ten temat. No, a jak nie przyleci, to nie będziemy zawracać swojej głowy tym tematem, no nie? Prosta taka piłka, więc e, szczerze mówiąc nie odnosił się do tego tematu i do tych zarzutów, tym bardziej w sumie nie odnosił się, bo propagatorem Fatimy był Jan Paweł II, więc no Jan Paweł II bardzo był przekonany, że właśnie ten jego zamach i ta data zamachu jakoś gdzieś tam jest powiązana z tą Fatimą, no więc no trudno, żeby wypowiadał się, że jest to seria spotkań z UFO, prawda? Gdzie Jan Paweł II był już typowym Mariologiem. Natomiast, że widziano zimne latające obiekty, no część ludzi prawdopodobnie widziała, natomiast ogólnie kosiu do tego się nie odnosił, co to było. Kwestia jest tylko tego typu, że czy broni się jako wydarzenie cudowne? Czy broni się jako y, anomalia? Tak bym to nazwał. No, ja i takie postawiłbym pytanie. No, żeby stwierdzić, czy jest to wydarzenie cudowne, no to przede wszystkim chciałbym zadać sobie pytanie, co to jest cud. Tak? Ludzie mówią, że nie ma cudów. Ja mówię, nie ma cudów, bo? bo nie ma wiary. Jak będzie wiara, to będą i cuda. No, choćby w tej chwili, nie wiem, niebo się otworzyło i mówię, tysiąc aniołów na niebie się pojawiło, to gwarantuję każdemu z was, że 10% społeczeństwo, aby to zauważyło, 80% by powiedziało fajne, fajne i poszliby na piwo, a pozostałe 10% by w ogóle tego nie zauważyło, prawda? Cuda są tam, gdzie jest wiara. Jeśli ktoś będzie osobą wierzącą, przyjmie to jako wydarzenie cudowne. Jeśli ktoś będzie osobą, załóżmy, niewierzącą, no będzie doszukiwał się pewnych rzeczy. Pamiętajmy o tym, że nie będzie w stanie określić, co to jest tak naprawdę, zdefiniować tego UFO, tak? Bo jeżeli ja zdefiniuję, że UFO to jest spotkanie z innym wymiarem, z innym światem. No to zmarli też są w innym wymiarze, w innym świecie, nie? No ale zmarli nie są przykładowo UFO, nie? Tak to nazwijmy. A też mają wiedzę trochę szerszą niż my będąc tutaj i przebywając ograniczonymi w ciele, no nie? Także mi się wydaje, że odpowiadając na to pytanie, bardziej bym powiedział, że no dla kogoś z wiarą na pewno będzie to wydarzenie się broniło jako wydarzenie cudowne, I dla kogoś, kto nie będzie patrzył przez pryzmat wiary, z pewnością nie będzie, będzie to jakimś anomalium. Poza tym ja też jeszcze tylko dodam, że nie ma obowiązku wierzenia w tego typu objawienia, tak? To nie są dogmaty. Ktoś może sobie wierzyć, ktoś nie musi sobie wierzyć i to nie ma absolutnie żadnego wpływu. Jeżeli komuś pomaga to w wierze i go jeszcze bardziej umacnia, no to w porządku. No jeżeli, natomiast jeżeli natomiast nie, no to, no to nie ma takiego obowiązku, prawda? Mm -hmm. Ale co w przypadku, kiedy ktoś wie, na przykład, i się styka z informacjami, z faktami, które wskazują, że można podważyć tą wersję o objawieniu. O to mi chodziło. Bo no. wiesz. No ale no to, no, to wtedy, no to wtedy następuje, tak to delikatnie powiem, próba wiary. No to ja bym przeszedł na taki sam a, sposób, wiesz Piotrze, myślenia, no a co w przypadku, kiedy ja jestem osobą wierzącą, ja wyciągam Biblię, na przykład a tu przyjdzie pan Iksiński, pan Grekowski i mi powie, panie, ta Biblia w ogóle nie mieści się w kryteriach historii, tu są błędy historyczne, człowieków, co ty w ogóle wierzysz, ty wziąłeś, wiesz, stary, to w ogóle nie w tym roku było. No, 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 przecież Jezus to się urodził w ogóle nie w grudniu, tylko w kwietniu. Tak to przeliczyli naukowcy, co ty wierzysz? Bajki, bajadery. Tyle tylko, że właśnie, no, istota Biblii przykładowo nie do końca polega na tym, że ja mam wierzyć, że to konkretnie w tym roku się wydarzyło. A może ten, co pisał, jemu się wydawało, że to był ten rok, a to jednak nie był ten rok, tylko inny, ale on pisał z pełnym przekonaniem, prawda? I podobnie też z różnymi przykładowo objawieniami. Sytuacja jest tego typu, że jeżeli bardziej ktoś na przykład będzie zwracał uwagę na przesłanie, jakie to niesie, objawienia, a nie czy Matka Boska miała sukienkę zieloną, czerwoną, czy granatową, przykładowo, tylko jakie przesłanie, na treść tego objawienia, co tam padało, co tam było mówione. No, no tak, ale, ale wiesz, no tam też w sumie nie wiemy, co było mówione, bo tak trochę. Manipulowano tymi informacjami. Jedyne co było mówione, i na co chyba obie strony, czyli zwolennicy, że była to anomalia, i zwolennicy, że był to cud, mogą się zgodzić i mogą przystać, że jest to ważne, to jest ten element, który mówi, że ludzkość powinna sobie trochę wziąć do serca jako całość fakt swojego istnienia i się trochę zastanowić. I to mówią wszyscy kosmici w kontaktach to mówi Matka Boska. To jest taki uniwersalny przekaz, nie wiem jak go traktować, ale wiesz co, cud, czy bliskie spotkanie, czy anomalia, czy się tam pojawili kosmici, czy to była inteligencja z innego wymiaru? No, istnieje wiele różnych dziwnych aspektów tego zjawiska, ale jeżeli chodzi o UFO, no to UFO cywilizacja z innej planety, która musiała tutaj przybyć, zainscenizować to wszystko przy pomocy swojej technologii. I w Fatimie istnieje kilka takich aspektów sugerujących właśnie taki techniczny charakter objawienia. Na przykład świadkowie często słyszą taki dziwny szum, przypominający brzęczenie pszczół, jakiegoś roju pszczół, jakby tam pracowało jakieś urządzenie, wiesz, wyświetlające na przykład ten hologram. Widywane są te wspomniane latające obiekty, często kuliste przypominające UFO. Zresztą, gdy się pojawia cud słońca to też jest czuć jakieś dziwne oddziaływanie świetlne, którego czuć być nie powinno, bo ludziom schną dosłownie w sekundę przemoczone ubrania. Tylko, że tak, zobacz, no my cały czas mówimy o UFO, UFO w Fatimie, UFO w Fatimie, ale przecież z drugiej strony, to tak, żaden obiekt tam nie ląduje. Ale żaden... właśnie, też wejdę Ci w słowo, jeżeli byłaby jakaś projekcja, no to dobra, ten projektor jest gdzieś społożony, gdzieś coś tam, tak? Jest projekcja, no i też się z tym projektorem stało? Przecież no, w pewnym za... momencie nie tylko ta trójka czy czwórka pastuszków jest tam, ale ten cud wirującego słońca widzi masa ludzi, tak? No tak, i teraz pytanie, wiesz, czy, czy cud słońca to jest cud pojawienia się dziwnego obiektu realnego? Czy to jest cud polegający na tym, że nagle wszyscy się stają wizjonerami i widzą znak od tej inteligencji? Pokazujący im prawdziwość tego zdarzenia. Fizycznie tam nic nie ma. Oni nagle wszyscy wchodzą w inny, w inny stan świadomości. Za chwilkę jeszcze o tym powiemy, ale wróciłbym do tego ufo, no bo wszyscy, jak mówię, tu ufo w Fatimie, tu dzisiaj to jest bardzo popularne. Ja, ja pisałem o tym bodajże w roku 2008 po raz pierwszy. Zrobiłem wtedy wywiad z Fernandeszem. Jeden z wielu. Bardzo ciekawa postać. Natomiast sama koncepcja o tym, że Fatima to jest coś pozaziemskiego, jest dużo starsza, o tym trzeba pamiętać. Ale, słuchaj, tam UFO nie ląduje, nie wychodzi żaden kosmita. To nie jest klasyczne spotkanie z UFO. To jest coś, co pasuje bardziej do takiej szerokiej definicji istot nieludzkich. Ja bym osobiście bardziej patrzył na Fatimę jako na anomalię, właśnie o tajemniczym źródle, mhm. aniżeli takie klasyczne spotkanie z UFO. Czyli. Nawet jak na bliskie spotkanie, to Fatima jest po prostu inna, trochę kontrowersyjna, bo to wszystko wygląda jak jakiś plan, który jest realizowany przez jakieś istoty, ale nie tylko tam. Czyli może to jest rzeczywiście jakiś sygnał z innej rzeczywistości. Niekoniecznie od kosmitów, ale od istotnie ludzkich. Nie, tutaj, tutaj, tutaj widzisz, tutaj ja z tobą się jestem w stanie naprawdę zgodzić Piotrze, bo bo bardzo jasno zaznaczamy, jest to coś, co jest załóżmy z innego świata, tak? My nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć z jakiego świata i kto za tym stoi. Natomiast jest sytuacja taka, że jest to na pewno z innego, z jakiegoś innego wymiaru, innego świata, ale nie do końca jest to jakaś kwestia, nie wiem, UFO, jak ktoś już będzie nadinterpretował, bo niektórzy na przykład, za nie w ogóle niektórych to, co w ogóle zawisło nad i ra. Gdzie te objawienia były 13 października 1917 roku? Wcale nie było słońce, tylko jakimś takim, nie wiem, niezidentyfikowanym obiektem latającym. Między innymi taki amerykański chłopiec Dominik Rice. On mieszkał z rodzicami w Porto i był świadkiem, między innymi, tego wydarzenia. Mówił, że w ogóle domniemane słońce w pewnym momencie jakoś tak zawisło bardzo blisko, nisko nad Ziemią. No i inni też tam twierdzili, że to było bardzo podobne. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, niektórzy twierdzili, że to były jakieś, nie wiem, fruwające oczy, jakieś podawali, że to są jakieś analogie do spotkań w ogóle z UFO i podawali często właśnie takie informacje, prawda? Natomiast wiesz, no, to co Ty tutaj zaznaczyłeś, że no to, to, to nie było, że to, że to statek to wylądował, ktoś wysiadł i teraz mamy, mamy kwestię. To wszystko. Poprzez fakt niewyjaśnienia do końca wielu rzeczy pozostawia takie niedomknięte furtki, prawda? Gdzie no, różne społeczności mogą o różnych rzeczy się dopatrywać, tak to bym powiedział. Nie? No tak, ja słyszałem taką interpretację związaną właśnie z tymi przybyszami z innej rzeczywistości, że wiesz, że opisywano cud słońca jako na przykład obiekt, który wyglądał jak tocząca się, jak wirująca. Kula, jak taka śniegowa kula, która wiruje. No i zdaniem niektórych to wcale nie był obiekt, bo trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że podczas tego zdarzenia widywano postaci mhm. A, na niebie. A co jeżeli to był tunel do rzeczywistości, gdzie te istoty mieszkają. Mhm. Wiesz, i to jest tak, jak mówisz, że fatimy to można nie tylko w ten sposób rozpatrywać jako bliskie spotkanie. Ono jest tak naprawdę dużo bardziej tajemnicze. Tylko że jest jeden problem. Istnieje szersze spojrzenie na tego rodzaju anomalie i kiedy patrzymy pod szerszym kątem, no to niestety ta interpretacja ufologiczna nam niekiedy słabnie. My chcemy wierzyć, że przylecieli kosmici i dali znak, ale kiedy spojrzymy na to wszystko, to się okazuje, że tak. Ani to nie wygląda na interwencję kosmiczną, ani za bardzo na interwencję niebiańską, tylko na coś paranormalnego. Ja nie opowiadam się po żadnej ze stron ale to jest niezwykle ciekawe. Wiesz co, Przejdźmy jednak tak na szybko do koronnego argumentu, który będzie jeszcze omawiany w serii audycji o Fatimie, który mówi, że w Portugalii doszło wtedy do masowych, zbiorowych kontaktów z inną inteligencją. A ten argument się opiera o wygląd postaci, która się manifestowała właśnie pastuszką. Matka Boska z Fatimy wyglądała zupełnie inaczej niż ta której posąg możemy dzisiaj podziwiać w sanktuarium. Ten posąg jest oparty o tradycyjne wyobrażenie ludowe, bardzo popularne w tamtym rejonie. Prawdziwa Matka Boska Fatimska, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, to była niska postać, bardzo niska, dość dziwnie ubrana o okrągłej głowie. E, słuchaj, no czemu kościół wypaczył ten obraz? Dlaczego nikomu nie przeszkadzało? By utożsamić tą dziwnie wyglądającą osobę z Marią, matką Jezusa. No przecież, jakby nie było, to chyba grzech oddawać cześć i utożsamiać kogoś, kto tak dziwnie wygląda, z najświętszą Marią Panną. Powiem Ci tak. Każdy widzi tak, jak chce widzieć. To jest pierwsza rzecz podstawowa. I bardzo prosto, no. Dlaczego Matka Boska jest biała, czarna, skośnolka, czy jaka? No, jak przejdziemy się po całym świecie i popatrzymy na obrazy Matki Boskiej na całym świecie, to sobie zajrzymy do Afryki, zobaczymy czarną Matkę Boską. W Azji zobaczymy przykładowo inną. Nikt nie modli się absolutnie nigdy do obrazu, przede wszystkim, bo byłoby to bałwochwalstwo. To też jest często, co, załóżmy, nie wiem, jakieś ruchy protestanckie próbują, czy nawet świadkowie Jehowy próbują katolikom zarzucać, że. Nie wiem, gdzieś tam w świątyni jest jakiś obraz, ludzie klęczą przed obrazem i teraz hańba, hańba, bo oni się modlą do obrazu. Nikt przy zdrowych zmysłach nigdy nie modli się do obrazu. Tylko po prostu tak samo jak ja patrzę na fotografię mojej matki, no to wcale nie uważam, że ta fotografia jest moją matką i jak mówię do fotografii, bo mam ciężkie dni i mówię do fotografii mojej matki, to wcale nie znaczy, że ja przykładowo Czekam, aż ta fotografia mi odpowie, no nie? To też tak troszeczkę analogicznie patrząc. Teraz jak to jest, że ta matka, która załóżmy się pokazała, wyglądała inaczej, a inaczej obecnie załóżmy wygląda w świątyni. No słuchaj, to ja bym też tobie zadał pytanie, jak to jest, że niektóre królowe nie były za piękne, ogólnie rzecz biorąc, a malarze malowali je ładnie. Też tak jest, prawda? I ogólnie, jeśli tak sobie te dwie rzeczy sumujemy, to dojdziemy do wniosku, przede wszystkim obrazy, obrazy czy, czy figury nie tworzyła się ta tak, i nie ona była rzeźbiarką. No i czy my na przykład, nie wiem, będziemy uznawali, załóżmy Jana Pawła II za świętego czy nie za świętego, i zobaczymy jego przepiękny posąg, przed którym chętnie klękniemy, wcale nie do niego się modląc, tylko w duszy modląc się do Jana Pawła II, czy zobaczymy strasznie szkaradny pomnik Jana Pawła II, prawda? I przed nim klękniemy, to, to te modlitwy nie będą wcale, załóżmy jakoś, nie wiem, słabsze, gorsze, dlatego że jest to inne. Bo ja nie oddaję cześć temu pomnikowi, prawda? No tak, ale tutaj sytuacja jest wiesz co trochę inna, bo to wizjonerzy opisali postać z Fatimy w taki mm. lekko szokujący sposób. Po pierwsze, ona, ich zdaniem, wyglądała jak ktoś niewiele od nich starszy. Mm -hmm. To była postać z bladą twarzą, czarnymi oczami. Była bardzo niska. Przede mm -hmm. wszystkim miała jakieś 1,20 m wzrostu. Na głowie miała coś, ja to często porównuję do hełmofonu, jaki, jaki mm -hmm. nosili cztery pancerni, tylko że było w jasnym kolorze. Miała plikowaną pelerynę, też w białym kolorze. Jeżeli chodzi o jej zachowanie, no to taki najbardziej kontrowersyjny element to jest to, że nie ruszała ta postać ustami, kiedy mówiła. Mhm. Miała też coś w rodzaju kuli na wysokości pasa, z której strzelało światło, to są relacje, to są opisy, wyciąg z opisów wizjoneru. I przy tej kuli coś manipulowała. I wiesz, ta kula się potem przeradza w serce, na przykład w ikonografii. Mm -hmm. Dziwne też jest to, że kiedy ta postać się unosi, to ma nienaturalnie wygięte stopy. To zaskakuje te dzieci, że wygląda to nienaturalnie, trochę strasznie. Mm -hmm. um, jej palce tej postaci unoszą się ku górze w ogóle, cokolwiek to znaczy. Taki mm -hmm. opis też napotykamy. Ona wygląda nienaturalnie, ona wygląda jak lalka podkreśla jacynta. Mm -hmm. Jest takie mm -hmm. zjawisko, o którym kiedyś już mówiłem, nazywa się dolina niesamowitości. To jest takie odczucie, kiedy człowiek się spotyka na przykład z humanoidalnym robotem, Bl który jest podobny do człowieka, ale kiedy orientujemy się, że jest jakaś różnica, wpadamy w dziwne poczucie, że coś jest nie tak. I tu było to samo. Valley, czyli ta Dolina Niesamowitości, dotyka dzieci w Fatimie. Ale widzisz, no to jest element, który bardzo mnie w tej sprawie dziwił. To znaczy, nawet jeżeli jestem w stanie zrozumieć, że. No wiesz, zaakceptowano, że te latające kule to mogli być aniołowie, bo ja cię pytałem o opinię magisterium Kościoła i my dobrze wiemy, jaka jest różnica między opinią magisterium Kościoła a opinią Zwykłego Księdza. Zwykły Ksiądz mógł tłumaczyć wiernym, no te latające kule to są aniołowie, no nie macie się co dziwić, prawda? Mhm. Natomiast no, tutaj było trudno przepchnąć opinię, że, że ta Matka Boska jest Matką Boską. No tak, ale weź, zwróć uwagę jeszcze na pewne inne opisy Łucji, które dotyczyły tego objawienia, ponieważ ona w różnych momentach różnie to opisywała. No i między innymi ona też opisywała, że Matka Boska ukazała się w tej koronie dębu. Ta postać była ubrana w białą suknię, okrytą ludowym portugalskim szalem, między innymi. To jednego razu Łucja tak to opisywała, innym razem opisywała pani cała w bieli jaśniejsza niż rozżarzone słońce, bardziej czysta i wyrazista niż kryształowy kielich pełny krystalicznej wody prześwietlonej najintensywniejszymi promieniami słońca. Ale to wierzysz, wierzysz, że proste dziecko tak powiedziało, że kielich krystalicznej wody przepełnia... A wierzysz, a wierzysz, że proste dziecko powiedziało, że była kurtka pikowana i tak dalej, i tak dalej? Nie, nie, to, że pikowana była, to ja sobie zrekonstruowałem na podstawie... No. Ja, ja... Ja tylko podaję, no, no wiesz, ja tylko, ja, ja tylko podaję, no być może no to być może, wiesz, Łucja jako proste dziecko załóżmy stała, trudno mówić, żeby to ona spisywała, być może ona stała i powiedziała to była tak piękna, tak jasna, tak ten, a tutaj siedział jakiś taki miejscowy Mickiewicz, który tak to po prostu opisał, nie? Nazwijmy to, nie? No tak, tak było, tak było. Tylko chodzi o to, że wiesz, trzeba było ujednolicić ten wizerunek, bo po 13 maja były kolejne objawienia i trzeba było coś tym ludziom powiedzieć, tak naprawdę. Zresztą, trzeba przyznać, że w rzeczywistości biskup Leiri, chyba pod którego podlega Fatima, uznał to objawienie dopiero w roku 1930. Ale do tego wyglądu postaci z Fatimy, zjawy z Fatimy, jak niektórzy mówią, sobie jeszcze, jeszcze powrócimy. Słuchaj, jedną z najgłośniejszych spraw są wspomniane sekrety fatimskie czy też tajemnice fatimskie, o których już trochę powiedzieliśmy, nagle się z jednego robią trzy. Mm -hmm. Ale pojawia się wiele teorii mówiących, też już o tym wspomniałeś, że no nie wszystko powiedziano, tak? Czyli może być coś jeszcze, no może... czwarty może być, bo też były takie kwestie, że jeszcze w zasadzie no i nawet czwarty by było. Natomiast rzekomo właśnie pierwsza tajemnica fatyńska dotyczyła pierwszej wojny światowej, druga drugiej wojny światowej, a trzecia tego potężnego kataklizmu. W sumie ta trzecia miała dotyczyć, nazwijmy to, tego upadku Kościoła, no nie tak to te upadku wiary, upadku moralności i upadku, upadku Kościoła, ale też tych te tajemnic może być, nazwijmy to więcej z tego prostego powodu, że nie wszystko zostało w jakimś tam stopniu od, o, odtajnione, tak to ujmę. To znaczy, powiem ci, że tych tajemnic może być więcej, ale w zapisach siostry Łucji już z okresu, kiedy wstąpiła do karmelitanek na przykład. Mhm. Dlatego, że początkowo sekret był jeden. On się potem dopiero rozmnożył, dziwnie. Hiacynta, jak wspomniałem, początkowo mówi, że ona nie powie, o czym jest sekret, bo to by zasmuciło ludzi. Mhm. Dzieci więc początkowo są bardzo powściągliwe, jeżeli o to chodzi. I tak to wszystko trwa do pobytu Łucji w zakonie. Ludzie też jakoś nie dociekają o czym ten sekret jest. I dopiero kiedy siostra Ucja już jest zakonnicą, to dostaje podczas objawień pozwoleństwo od Matki Boskiej na wyjawienie drugiego sekretu. Natomiast trzeci ona wyjawia po ciężkiej chorobie. Dopiero w roku 1943. No dziwne to jest. Co ciekawe, no, wiesz... W sumie podczas tego trzeciego objawienia w Fatimie to Matka Boska rzekomo przekazała informacje dotyczące właśnie piekła, przypowiedziała te dwie wojny światowe. Co więcej, powiedziała jakie będzie też imię nowego papieża. Tam między innymi padły te słowa, że ta wojna zbliża się już ku końcowi. No i tak też się stało, bo w 18 w sumie się zakończyła, prawda? W sumie Łucja na dobrą sprawę w 1940 roku pisze list do papieża Piusa XII. Co ciekawe, Pius XII w ogóle, on sam siebie nazwał papieżem fatimskim i tam jest właśnie ten motyw związany z konsekracją, z poświęceniem Rosji, tak? Między innymi papież Pius XII już w czasie II wojny światowej w 1942 roku bierze i poświęca cały świat niepokalanemu sercu Maryi, ale w tym poświęceniu nie brał pod uwagę Rosji, prawda? No i oczywiście, tak jak mówisz, latem 1943 roku w sumie Łucja spisała trzecią tajemnicę fatimską i ją przekazała biskupowi José e, e, da Silva, prawda? Biskupowi Fatimy. Tak, ale wiesz, prawdopodobnie ze względu na dystans e, żywiony wobec siostry Łucji, to ten sekret nie robi za wielkiego wrażenia. On trafia do Watykanu dość późno. Mówi się, że nawet kilkanaście lat leżał tam w tej no, on został odtajniony właśnie w 1960 roku, prawda? No właśnie. I On był nieotwarty do 60 roku. Zadawano pytania, dlaczego tak długo to leżało w sumie, nie? Od momentu, kiedy to przyszło. No i koniec końców magisterium powiedziało coś takiego, że no, gdyby wcześniej załóżmy zostało otwarte, to społeczeństwo i tak by tego nie zrozumiało, prawda? Taka była, ofi taka była oficjalna wersja po 1960 roku. No, fakt, ale ten trzeci sekret i te wszystkie chocki z nim związane no wskazują, że mamy do czynienia z taką lekką manipulacją już I... jednak ze strony Watykanu. Więc przez to, tak mi się wydaje, wiele osób do dzisiaj wierzy, że musi istnieć jakiś czwarty sekret, nieujawniony kolejny. W to jednak wątpi profesor Fernandesz. Zresztą, w ogóle powiem ci, że wiele osób wątpi, że. Ten sekret z białą postacią, z papieżem, który idzie przez to walące się miasto płonące, że on w ogóle dotyczy Jana Pawła, że on, zdaniem niektórych, dotyczy biskupa Romero, który został zamordowany. Mhm. Słuchaj, a co sądzisz o tym cudzie słońca? Bo, zdaniem niektórych, to jest ewidentna manifestacja ufo, obiekt się pojawia, wiruje, kręci w chmurach. Według innych, zbiorowa halucynacja, nic więcej. Dlaczego wydarzenie obserwowane przez dziesiątki tysięcy ludzi nie zostało udokumentowane fotograficznie? Przecież my wiemy, że oni tam czekali z aparatami. Czy to jest wielki mit Fatine, czy może prosty fakt wszyscy na chwilę się stali wizjonerami? To zdarzenie nie miało charakteru materialnego. No, ja ci powiem bardzo prosty przykład. Bo byśmy kiedyś rozmawiali na temat Medjugorje Nie wiem, czy ja wspominałem o tym zdjęciu, które z Medjugorje ja jakoś mam w posiadaniu. To zdjęcie zostało robione przez grupę pielgrzymów, że tam w Medjugorje ja to jako porównanie dam, że Matka Boska się pojawiła w Medjugorje wszyscy złapali za aparaty, pyk-pyk-pyk, porobili zdjęcia. Wywołali zdjęcie, na zdjęciu była Matka Boska, prawda? Natomiast jak chcieli wywołać kolejne zdjęcia, to nie było już nic. Tylko na jednym zdjęciu pojawiała się matka boska na pierwszym. I teraz pytanie tak naprawdę, co było tym wirującym słońcem. No, na samym początku już żeśmy stwierdzili tą kwestię, że no, nie było jakiegoś tam, nie wiem, statku, gdzie wszyscy przylecieli, widzieli i tak dalej. Natomiast ten cud wirującego słońca mogła to równie dobrze być zbiorowa halucynacja na zasadzie jakiegoś, nie wiem, wycięcia świadomości, tak to nazwijmy. Przykładowo nie, że jakiejś hipnozy zbiorowej. Że nikt przez ten okres, kiedy to słońce wirowało, nie chwycił za aparat. Oczywiście, co prawda, magazyn Live w 1951 roku opublikował taką sieć fotografii rzekomo tego zjawiska, które miało miejsce 13 października. Natomiast szczerze mówiąc, między innymi, tak jak już wspominałeś, profesor Fernandez, on brał i wielu innych też historyków podważali w ogóle autentyczność tych zdjęć. Tutaj właśnie pytanie jest troszeczkę też inne, bo były robione zdjęcia, kiedy ten cud był, no ale skoro ten cud e, słońca widziały tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to, a, a te fotoreportaże, które tam były robione przykładowo, pokazują oczywiście rozmodlony tłum, prawda? klęczący rozmodlony tłum. Natomiast żaden z tych fotoreportaży nie pokazuje tego cudu, tak? Powstaje pytanie. Ja bym nawet też bardziej się skłaniał. Ja nie jestem żadnym magisterem Kościoła, Piotrek, ale tak sobie staram się wyobrazić pewne rzeczy, nie? Po prostu. Bardziej bym był skłonny zrozumieć, że to jest jakaś hipnoza i że wszystkie osoby, które tam były, miały jedno, na przykład, objawienie. Tak samo, jakbyś sobie spróbował wyobrazić sytuację, to co mówiłeś, że tam różne inne postacie były widoczne. Załóżmy hipotetycznie, że nie wiem. Podczas te, tej hipnozy otwiera się jakby niebo i widać załóżmy, aniołów, nie aniołów, obojętnie, załóżmy, nie? Tak teraz teoretyzuję, po prostu. I w związku z powyższym istnieje jakaś hipnoza, i te osoby widzą też załóżmy, inny wymiar coś, co dzieje się kompletnie w innym wymiarze, bo te zdjęcia, które pokazał magazyn Live, to większość ludzi po prostu podważa ich autentyczność. Więc można by raczej przyjąć, że nie ma jakichś takich wiarygodnych zdjęć z tego wydarzenia, prawda? Gdyby ono faktycznie było, mi się wydaje, żeby zaczęli trzaskać fotografię, a jeżeli to wydarzenie pojawiło się w umysłach ludzi i oni mieli wrażenie, że takie coś jest, nie? No to trudno to ująć na fotografię. Tak, te zdjęcia często można spotkać w sieci, ale one są też nie, nie, niewyraźne. Zresztą sama nazwa cud słońca jest trochę myląca, z tego powodu, że jest prawdopodobieństwo, że słońce wtedy było, ale schowane za chmurami, czyli mieliśmy tak naprawdę dwa obiekty. Ale to nie musiał być obiekt. Mogło być tak, jeżeli zastosujemy tą interpretację innowymiarową, że na chwilę wszyscy się stali wizjonerami i to był dowód. Mhm nagle wszyscy zobaczą to samo albo zobaczą coś, co widują dzieci. To mhm. będzie dowód. Nie jakiś tam cud, że wiesz, coś spadnie z nieba, tylko to mhm. będzie dowód. Ale interpretacja inna, no skoro to były istoty z innego wymiaru, to może ukazały się wrota do tego innego wymiaru. Kto no, wie, to? Właśnie do tego zwierzam, że tak jakby nagle otworzyło się niebo, załóżmy, te wrota do innego wymiaru przykładowo i wtedy Wszyscy doznają tego daru, tego objawienia, co tam tak naprawdę jest. No tak, ale to koniec końców nie za wiele daje. No bo wiesz co, zamiast tego rodzaju manifestacji, to tak z ludzkiego punktu widzenia, gdyby ta istota z Fatimy, o, chciała jakoś zmienić bieg dziejów, to mogłaby przekazać jakieś konkretne informacje. No nie wiem, podałaby wzór strukturalny leków przeciwzapalnych albo antybiotyków, Skutecznych w zwalczaniu Hiszpanki i rozwijających się w jej przebiegu zakażeń bakteryjnych, które były głównym źródłem zgonów. Kimkolwiek ta inteligencja była, zobacz, ona się ograniczała do manifestacji, do pokazania swojej obecności, i chyba dlatego, tak mi się wydaje, te objawienia podobne do Fatimy tak się mocno koncentrują w wieku XX. Ale to naprawdę, nie chcę tutaj naciskać na to, że jestem zwolennikiem tego, ale to warto wziąć pod uwagę, że to jest tak jakby sygnał. Skąd? Czy to jest sygnał od, wiesz, zbiorowej nieświadomości, o której mówi Jung? Czy to jest rzeczywiście sygnał z innej rzeczywistości? Tam gdzieś są istoty, wyżej, w innym wymiarze, w paralelnym wymiarze, one nie mogą tu przybyć, one mogą wysłać informacje. Nie mogą wysłać głosu, mogą wysłać informacje. I to informacje niektórzy odbierają, niektórzy nie. Mm -hmm. na, koniec, na koniec, wielkim wysiłkiem, być może nawet technicznym, te istoty wysyłają tą wielką wizję, czyli ten cud słońca. Ale czy to coś zmienia w naszej historii? No nie bardzo. No, ok, zmienia w umysłach niektórych ludzi, że takie informacje mogą, mogą przychodzić. Mamy zatem jakąś anomalię, jeden z wielu przypadków, kiedy dziwna inteligencja kontaktuje się z ludźmi. I coś im próbuje przekazać. Tak samo jest w Eskiodze potem, ale tam nie za bardzo się udaje. W Garabandal, w Kibeho, w Mediugorie i w szeregu pomniejszych objawień, które są do siebie podobne, zawsze jest kilku świadków i te objawienia są dziwne. Nie są. Znaczy, one są dziwne, one nie mają tak stricte religijnego charakteru. No i zobacz, ta siła wszędzie postępuje tak samo, ma charakter taki paramaterialny i paralogiczny. Chociaż osoby postronne nie widzą zjawy. To wyczuwają niektóre oddziaływania. Zresztą to często są zdarzenia masowe. Jaki jest cel Fatimy i tych pozostałych zdarzeń? Nie wiem, ostrzeganie ludzkości, przygotowanie nas na trudne czasy, niezależnie od tego, czy to jest interwencja z niebios, czy z innego wymiaru. Jak sądzisz? Mi się wydaje, że widzisz tutaj najczęściej mówienie, że dlaczego Matka Polska nie przekazała na przykład, nie wiem, wzoru na jakiś medykament na raka na przykład, nie? Coś konkretnego, co by pomogło. No ja zapewniam, że Matka Boska czy ktokolwiek z tamtego świata widzi tą rzeczywistość troszeczkę inaczej, kompletnie inaczej widzi, że śmierci nie ma, jest tylko przed nią trema. Po prostu. Jest sytuacja taka, że no akurat, nie, nie to jest najważniejsze, żeby znać lekarstwo na raka, ważne jest, żeby po tej drugiej stronie się jakoś odnaleźć, prawda? No, więc no dobrze by było znać takie lekarstwo nie, bez względu na wszystko. Jakiekolwiek, ja myślę, że to lekarstwo jest znane, ale jakoś jest w dużej mierze utajniane, też, nie? Znaczy się wiesz, no chodzi mi o to, że tam się pojawiła ewidentna przestroga. Tak. Tylko dlaczego nie było konkretów? Nie wiem. Weźcie, zwróćcie uwagę na tego i tego osobnika, takiego malarza jednego na przykład. Ja ci powiem tak samo, jak powiedział kiedyś Albert Camus, który napisał Dżumę. Tak długo jak jestem niespokojny, mogę być spokojny. Widzisz, jeżeli podam konkret, to będzie sytuacja, że jeden przyjmie to jako prawdę, drugi przyjmie to jako nieprawdę, trzeci będzie myślał, że to spisek, i tyle, tak? A jeżeli ja powiem, słuchaj, tutaj jest, na tym etapie jest bardzo niebezpiecznie, weź, uważaj ale nie do końca powiem na co, albo nawet powiem, że uważaj na przykład na, na, na nie wiem, coś może wypaść ze skały, tak? Ja ciebie uwrażliwie jakby. To wtedy ty sam z siebie dochodzisz do tego, że sam z siebie przykładowo e, starasz się być lepszy. Natomiast jeżeli ja mówię uważaj na tego gościa, to ty powiesz, dobra, nie ma sprawy, z tym gościem się nie widzę i temat zamknięty. I nie jesteś wcale lepszy, ty po prostu uniknąłeś, ty po prostu uniknąłeś pewnego problemu, uciekłeś przed problemem. Więc jeżeli teraz ktoś z innego wymiaru przychodzi, ostrzega i mówi słuchaj, zmień się chłopie, bo naprawdę będzie źle. To w tym momencie ty, jeżeli będziesz w ten sposób patrzył, myślał, to będzie też sytuacja, powiem ci szczerze, że zaczniesz robić refleksję nad swoim postępowaniem. No tak, ale z drugiej strony wiele wskazuje, że ta inteligencja, która stała za Fatimą, ona za dużo o ludziach nie wiedziała albo nie mogła się z nami porozumieć w sposób otwarty, albo wykazywała, tak jak powiedziałeś, zachowanie pedagogiczne, czyli wskazać coś, nie mówić, co się stanie. Tu mamy szereg możliwości otwartych, tak naprawdę. Ja bym się skupiał raczej na tej możliwości, która mówi, że jest to kontakt z jakąś inteligencją, która. Albo nie umie się z nami porozumieć, albo nie wie, jak to zrobić, nie ma takich możliwości, albo przybywa z innej rzeczywistości, z tak zwanego innego wymiaru, może nam wysłać informację, ale nic więcej i ta informacja dociera do nas zniekształcona. I ta inteligencja ostrzega. Tylko, że ona z drugiej strony nie jest świadoma i to jest trochę takie, to jest taki szkopuł że ona nie jest świadoma, że ludzie to i tak zrozumieją źle. I że ten wysiłek wysłania tej przestrogi on i tak nie przyniesie żadnego skutku, bo nie można nic zrobić. Zobacz, to jest w ogóle paradoks, że to jest ostrzeżenie, ale i tak rzeczywistość, historia potoczą się inaczej. Tak, ale to jest to samo, wiesz, to jest to samo, co w tej przypowieści biblijnej Jezusa, że był biedak i był bogacz i, i, i biedak e, psylizał jego kości, a bogacz upływał. Umarł jeden i drugi. Biedak poszedł do nieba Bogarz poszedł do piekła i, i Bogarz, widząc Abrahama i załóżmy proroków, mówi: weź, i czy przy Boga, widząc nie pamiętam jak to tam było w tej przypowieści, mówi: weź chociaż, daj mi łyk wody i tak dalej. No nie dam ci łyk wody i tak dalej. No to w tym przypadku o, mówi: to weź ześli chociaż aniołów, bo mam jeszcze tam synów, niech ich przestrzeże na ziemi, nie? A Bóg mówi: choćbym wiesz ze sław aniołów, mają proroków, mają pisma. Jeśli nie wierzą pismom, nie wierzą prorokom, to choćbym zesłał aniołów, im też nie uwierzą, nie? Wiesz, czy tutaj będzie objawienie? No my, my jako ludzie bardzo rzadko uczymy się na błędach. My bardzo rzadko się uczymy na błędach, pomimo, że powie się bardzo dokładnie pewne kwestie, pewne rzeczy. My jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie, drodzy państwo, do tych wątków związanych z Fatimą i do tego, co to objawienie, co. Te incydenty mówią nam o jej naturze. A naszym gościem był Artur Wójtowicz z kanału Artur Wójtowicz. Serdecznie tam wszystkich zapraszam. W opisie znajdziecie link. Tam też są inne informacje, na przykład opcje wsparcia kanału. Czekam też na wasze listy, na komentarze. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii. Arturze, zapraszam na. Kolejną ciekawą rozmowę. I ja zapraszam równocześnie do, do audycji z moim udziałem na, na kanale. Na moim kanale. Tak, tak. Trzymajcie się, cześć.